Ostatniej, czwartej sesji, proszę Państwa, mamy cztery referaty. Pierwszy referat jest pana profesora Biniendy. Tytuł jest troszkę inny, zapisany niż na planszy, a więc może z planszy. Analiza dynamiczna zniszczenia struktury rządowego samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010. Proszę Państwa, no chyba nie ma potrzeby przedstawiania specjalnie pana profesora Biniendy, bo to już jest postać praktycznie medialna, ale może ja tylko dodam jedną rzecz, że pan profesor jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. No, jesteśmy dumni, że mamy takiego właśnie naszego wychowanka, a jako ciekawostka jest na sali też dziekan tego wydziału, pan profesor Jerzy Bajkowski. Bardzo serdecznie witam pana profesora. A więc ma pan wspaniałego, wspaniałego ucznia. Proszę Państwa, zaczynamy. Dziękuję. Dobrze. Dzień dobry Państwu. To jest pierwszy raz, kiedy mogę być w dwóch miejscach w tym samym czasie dzięki technologii. Chcę na początku pogratulować organizatorom, a w szczególności profesorowi Witakowskiemu, wytrwałości i sukcesu organizacji dzisiejszej konferencji. Chcę również pogratulować referującym uczestnikom ich profesjonalizmu zademonstrowanego w czasie tych prezentacji. W głównych punktach mojej prezentacji skoncentruję się na przedstawieniu rezultatów symulacji zderzenia lewym skrzydłem samolotu Tu-154M w brzozę, potem rezultatów symulacji pionowego upadku części kadłuba w pozycji odwróconej, następnie rezultatów analizy krateru od uderzenia samolotu w ziemię i zakończę wnioskami końcowymi. Chciałbym tutaj dodać, że wszystkie analizy, jakie tutaj przedstawię, są wykonane za pomocą programu liniowego metody elementów skończonych LS-Dyna, która to metodologia została wypracowana przez ostatnie kilkanaście lat nakładem wielu milionów dolarów dla uderzeń wysokiej energii. Jest to w związku z tym analiza dynamiczna. Jako motywującym punkty przypomnę dwie sekcje z raportu Maku. W sekcji 3169 jest napisane, samolot uderzył lewym skrzydłem w pień brzozy o średnicy 30 do 40 cm, co spowodowało ucięcie zewnętrznej części skrzydła o długości 6,5 m i mocny skręt w lewo. W oryginalnym raporcie MAK długość urwanego skrzydła wymierzono na 4,7 m, a następnie poprawiono na 6,5 m. Należy pamiętać, że im dłuższy odcinek skrzydła, który miałby się oderwać, tym grubszy jest przekrój skrzydła w miejscu potencjalnego kontaktu z drzewem. W sekcji 3170 jest napisane, po 5-6 sekundach samolot przekoziołkował i uderzył ziemię, całkowicie się rozbijając. Dla przypomnienia pokazuję na górnym zdjęciu satelitarnym obszar przed lotniskiem w Smoleńsku. Widzimy tam kierunek lotu z prawej strony na lewą samolotu. Biała linia ilustruje prawidłową ścieżkę lądowania, a samolot Tu-154M leciał wzdłuż czarnej. Widzimy pozycję brzozy, to jest zielony kwadracik, potem bardziej w lewo, w aksie wing, to jest miejsce znalezienia końcówki skrzydła, zaraz przed tasem 38, gdzie nastąpił ostry zakręt w lewo. Na dole natomiast widzimy linię kreskową. Jest to trajektoria, jaką wyobrazili sobie eksperci MAK na podstawie informacji zapisanych przez wysokościomierz radiowy. Dzisiaj już wiemy z ATM-u, że wysokość radiowy w tym miejscu już nie działał. Czarna krzywa to trajektoria, jaka została wyznaczona przez doktora Nowaczyka z odczytów TASA i FMS-u i wysokościomierza marycznego. W tej prezentacji chciałbym skoncentrować się na opisaniu matematycznymi zachowania się materiałów. W moich oryginalnych symulacjach, jakie prezentowałem w Polsce w maju,
na Politechnice Warszawskiej dzięki zaproszeniu pana dziekana Bajkowskiego. Wziąłem dla Brzozy opis liniowy cylindryczno-ortotropowy z kryterium pękania maksymalnego odkształcenia. Dalej będę nazywał ten model podstawowym. Był to prosty opis, ale 4 razy mniejszy niż brzoza testowana w moim laboratorium. Federal Highway Administration opracował specjalny, zaawansowany, nieliniowy opis zachowania się drzewa, który będę nazywał MAT-143. Parametry materiałowe obu opisów są pokazane w tabelkach. One są oczywiście dla informacji dla tych kolegów i koleżanek, które chcieliby posłużyć się nimi w przyszłych obliczeniach. Dzisiaj pokażę kilka symulacji przy użyciu zaawansowanego opisu materiału przodu. Warto tutaj zauważyć, że wytrzymałość drzewa silnie zależy od wilgotności. Na tym wykresie widać na osi poziomej procent wilgotności drzewa, a na pionowej wytrzymałość drzewa. Widać, że suche drzewo może być nawet 5-krotnie bardziej wytrzymałe od wilgotnego drzewa. Ten i następny wykres są wzięte z literatury z Forest Product Laboratory. Tutaj widać, że sztywność zależy od wilgotności drzewa. Drzewo suche jest kruche, a wilgotne bardziej giętkie. MAT-143 jest również czuły na szybkość odkształcenia się drzewa, co dobrze ilustrują te krzywe. Im szybciej drzewo jest obciążone, tym jest bardziej wytrzymałe. MAT-143 został zweryfikowany przez Federal Highway Administration za pomocą zderzenia ciężkiego pojazdu z drzewem. Widać tutaj ilustrację tego eksperymentu, a po prawej stronie rezultat symulacji za pomocą programu LS-Dyna. Symulacja dokładnie zgodziła się z eksperymentem. Widać, że drzewo pękło poniżej miejsca uderzenia bez widocznych drzazg, ponieważ model materiału jest typu makroskopowego. W mojej analizie w późniejszych slajdach również używam metodę analizy makroskopową. Bocieri oraz jego koledzy użyli MAT-143 do symulacji eksperymentu samolotu Constellation, jaki FAA przeprowadziła w 1965 roku. Model oraz rezultaty symulacji były przedstawione przez tych autorów na konferencji FAA w 2010 roku. Warto zauważyć, że Constellation, puszczę jeszcze raz, warto zauważyć, że Constellation ważył 41 ton, czyli połowę tego, co TU-154M. Prędkość początkowa była 207 km na godzinę, kiedy nastąpiło urwanie kół, a następnie poślizg na brzuchu. Samolot uderzył lewym szybem w barierę ziemną, potem prawym szybem w dwa słupy telefoniczne oraz wzgórze za samolotem. Ponieważ samolot Constellation był dużo lżejszy i wolniejszy od TU-154R, jego skrzydła zostały inaczej zbudowane. Na przykład nie miał dźwigara środkowego i zamiast żeber miał kratownicę. Widać to na tym rysunku. Kratownice są pokazane linią czerwoną, no i oczywiście nie ma w środku dźwigara, jest tylko przedni dźwigar. Symulacja Constellation zgodziła się z eksperymentem, dzięki czemu MAT-143 został zweryfikowany dla większych prędkości zderzeń. Autorzy doszli do następujących wniosków. Prawe skrzydło przecina słup wewnętrzny, wewnętrzny zbiornik paliwa zostaje zniszczony przez uderzenie w ziemię, zewnętrzny słup uszkadza zewnętrzny zbiornik paliwa, słup zostaje przecięty, oba słupy upadają wzdłuż kierunku lotu samolotu. Porównajmy teraz opis zachowania się materiałów MAT-143 oraz podstawowy dla brzozy zastosowane do trzypunktowego zginania belki. Widzimy, że symulacja zginania przy zastosowaniu opisu podstawowego daje linię zieloną, a MAT-143
czyli krzywa czerwona, dokładnie pokrywa się z rezultatem eksperymentu, czyli krzywą niebieską, która jest pokryta linią czerwoną. Widać więc, że opis podstawowy jest 4 razy bardziej wytrzymały od eksperymentu, a MAT-143 dokładnie odzwierciedla eksperyment. Jeżeli chodzi o stop aluminium, to w poprzednich prezentacjach użyłem jako opis podstawowy model izotropowy, elastoplastyczny z maksymalnym odkształceniem jako kryterium pękania. Dzisiaj pokażę symulację z wykorzystaniem modelu nieliniowego typu Johnson-Cook opracowanego przez FAA dla samolotów. Parametry materiałowe obu opisów podane są znowu w tabelkach. Te wykresy świetnie ilustrują opisy zachowania materiałów brzozy i aluminium. Opis podstawowy dla brzozy na lewym rysunku to linia pomarańczowa, ta najwyższa, najbardziej prostopadła, a model nieliniowy, materiał 143, to grupa krzywy, każda dla innej prędkości obciążenia. Podobnie opis podstawowy dla aluminium to linia niebieska, również najwyższa na prawym rysunku, a model nieliniowy typu Johnson-Cook to grupa krzywy poniżej, każda dla innej prędkości obciążenia. Można założyć, że efekt osłabienia przyjęty w tym materiale przeze mnie, można założyć, że jest to spowodowane starością lub zmęczeniem materiału. Tutaj przypominam strukturę wewnętrzną skrzydła samolotu TU-154M oraz przekroje poprzeczne 3 dźwigarów umieszczonych wzdłuż skrzydła. Nie będę długo się nad tym rozwodził, żeby nie zabierać za dużo czasu. Przypominam, że w moim modelu skrzydła nie ma teowników czy celowników wzmacniających połąki zewnętrzne skrzydła, czyli moje skrzydło będzie trochę słabsze od prawdziwego. Tutaj widać żółte dźwigary, zielone żebra, które są w środku skrzydła. Przypominam również parametry wejściowe wielu symulacji, jakie zostały przeprowadzone. Prędkość 77 do 80 metrów na sekundę jest to wektor poziomy. 0,19.2 to jest wektor do góry. Średnica brzozy przyjęta przeze mnie 44 cm, czyli 10 cm grubsza od największego wymiaru podanego w raporcie Maku. I długość odcinka skrzydła 6,5 metra. Robiliśmy obliczenia parametrycznie, czyli dla różnych konfiguracji, orientacji samolotu i różnych wektorów prędkości. Dzięki pomocy profesora Brauna mogliśmy otrzymać obliczenia ciśnień aerodynamicznych za pomocą programu ANSI CFX. Ciśnienia widoczne na spodzie i części górnej skrzydła zostały przeniesione do symulacji LS-Dyna. W tej tabelce pokazane są różne kombinacje opisu materiału brzozy, to jest druga kolumna, aluminium, to jest trzecia kolumna, różne długości elementów i ilości elementów w ostatniej kolumnie. W tym wypadku są te same kombinacje materiałowe, ale tym razem jest to dla obliczenia dla lotu wznoszącego się 14 stopni z kątem natarcia, kiedy w poprzedniej tabelce był to lot poziomy, czyli nie miał w ogóle wektora prędkości wznoszenia. Za pomocą koloru czerwonego zaznaczyłem te kombinacje materiałowe i gęstości siatki metody elementy skończone, które dają w obu przypadkach analizowanych największe zniszczenie w skrzydle. Popatrzmy na symulację. Widzimy tutaj czerwony samolot, zielone skrzydło, leżał w pień żółtej brzozy. Brzoza jest przecięta, a samolot ze zniszczoną krawędzią przednią na długości 60-80 cm latuje dalej, a brzoza upada wzdłuż lotu samolotu. W tej symulacji najwięcej elementów skrzydła zostało zniszczonych.
Jest to lot znoszący, kąt ataku 14 stopni, opis materiałów podstawowych, podobnie krawędź przednia skrzydła jest zniszczona, a odcięta brzoza upada wzdłuż lotu samolotu. Przechodzę do slajdu 25. Teraz samolot leci poziomo, choć nadal ma kąt ataku 14 stopni. Brzoza zachowuje się zgodnie z opisem materiału 143, a aluminium zgodnie z Johnson Cook. Model posiada gęstą siatkę metodu kilometrów skończonych. Widzimy kikut drzewa, mocno się ugina. Zanim kikut zahamuje swój ruch uginania, wymuszony przez skrzydło, które przecina brzozę, samolot zdąży już odlecieć ze zniszczoną krawędzią przednią. Pokażę to samo teraz od spodu, spojrzenia od spodu skrzydła. Widzimy to samo, znowu to przecięte drzewo, ugina się kikut, a po szczycie spodnie skrzydła nie jest zniszczone, ani nawet wygięte. Górna część brzozy upada wzdłuż lotu samolotu. W tej symulacji mamy te same opisy materiałowe, czyli MAC 143 Johnson Cook oraz gęstą siatkę metody ferromotyw skończonych, ale samolot unosi się do góry. Zniszczenie krawędzi przedniej skrzydła jest trochę większe niż w poprzedniej symulacji, ale podobnie jak poprzednio samolot przecina brzozę i odlatuje dalej. Wnioski mogę podsumować, że skrzydło samolotu TU-154M zawsze przecina drzewo dla wszystkich możliwych konfiguracji samolotu i jego lotu, niezależnie czy użyte są podstawowe, czy nieliniowe modele materiałowe, niezależnie od gęstości siatki do formatu skończonych. Krawędź przednia skrzydła zawsze musi być zniszczona na długości 60-80 cm, ale powierzchnia nośna nie jest zniszczona, więc dalszy lot mógłby być możliwy. Powyższa analiza była skonsultowana oraz pozytywnie oceniona przez Boeing Principal Structural Engineer dr Wacław Berczyński. Marek Dąbrowski pokazywał już, ale pokażę jeszcze raz, jak zrobił tutaj rekonstrukcję fotograficzną krawędzi przedniej lewego skrzydła wraku. Widzimy, że w miejscu potencjalnego kontaktu między brzozą a skrzydłem krawędź nie jest zniszczona, czyli slot, a skrzydło za nią ma ogromną wyrwę. Wyrwa nie ma charakteru pękania w wyniku zmęczenia materiału. Brak zniszczenia krawędzi przedniej w miejscu urwania skrzydła, zniszczenia wewnętrzne skrzydła, wyrwane nity oraz położenie złamanej brzozy w kierunku prostopadłym do lotu samolotu, jak pamiętamy, sugerują, że nie doszło do uderzenia skrzydła w brzozę, a eksplozja może być przyczyną urwania końcówki skrzydła. Przejdźmy do drugiego punktu mojej prezentacji. Pokażę teraz szereg symulacji upadku części kadłuba do góry kołami. Jest to symulacja części kadłuba pionowa. Pierwsza symulacja. Widzimy upadek upadający pionowo fragment kadłuba do góry kołami. Czerwona podłoga jest więc na górze. Widzimy, że część sufitowa i ściany są zgniecione do środka i zostają przygniecione czerwoną podłogą. Jeżeli dodamy prędkość obrotową do ruchu pionowego, to obraz jest trochę inny, ale ściana i część górna samolotu również zostaje przygnieciona czerwoną podłogą. Za pomocą linka na dole tego slajdu, jest to slajd 34, każdy może zobaczyć symulacje przeprowadzone przez Sandia National Lab dla części kadłuba rozpadającego się pod wpływem wybuchu w środku. Ściany i część górna kadłuba odrzucone są przez eksplozję na zewnątrz. Gdyby więc po takim wybuchu samolot się obrócił i upadł, to ściany i część górna kadłuba nie zostałyby przygniecione przez podłogę. To zdjęcie wraku i część kadłuba właśnie tak wygląda. Ani lewa, ani prawa ściana z częścią górną kadłuba nie są przygniecione przez podłogę oraz spod kadłuba. Symulacja Sandia National Lab tłumaczy taką konfigurację wybuchem w środku kadłuba. Zobaczmy, jak to symuluje LS Dyna. Część kadłuba upadająca zaraz po wybuchu jest pokazana na tym slajdzie. Widzimy, jak
ściana i sufit na prawej stronie i druga ściana są ułożone i układają się w efekcie na końcu na zewnątrz tego upadającego reszty kadłuba z podłogą. Przejdźmy teraz szybko do ostatniej części mojej prezentacji, gdzie będę analizował powstanie kraterów od całego samolotu uderzającego w ziemię. W tych symulacjach będziemy mogli zobaczyć rozmiar rozpadu samolotu spowodowanego uderzeniem w ziemię bez wybuchu. Opis matematyczny zachowania gruntu został opracowany przez Federal Highway Administration jako MAP-147. Dla tych, którzy będą chcieli użyć ten model, podaję referencje i parametry, jakie ja używam na tym slajdzie, slajd 38. Muszę tu podziękować za pomoc profesorowi Robertowi Biangowi, Distinguished Professor, który jest ekspertem od charakteryzowania zachowania się gruntu. Jest to dziedzina poza moją ekspertyzą. Widzimy na dole, po lewej stronie, test ścinania, za pomocą którego charakteryzuje się zachowanie gruntu. Powyżej jest wykres teoretyczny ścinania gruntu, a po prawej dwie krzywe eksperymentalne tego samego eksperymentu. Po prawej stronie na dole widać model Ellerstina używany do wyznaczenia parametrów materiałowych użytych w MAP-147. Weryfikacja zachowania się modelu Ziemi MAP-147 została przeprowadzona również przez Federal Highway Administration za pomocą ciężkiego pojazdu uderzającego sztywną belkę zagłębioną w ziemi. Odchylenie belki zależy tylko od zachowania się w ziemi. Muszę tutaj dodać, że model zachowania się w ziemi jest często używany przez ekspertów NASA Langley, którzy zasugerowali mi użycie tego modelu. W przypadku uderzenia Tu-154M w ziemię przyjąłem dwie konfiguracje dla upadku pod kątem 10 i 30 stopni z kołami do dołu i z kołami do góry. W przypadku upadku samolotu pod kątem 30 stopni prędkość pionowa wynosi 40 metrów na sekundę, czyli prawie 5 razy większa niż możliwa prędkość przy upadku samolotu Tu-154M z 30-metrowej wysokości. Widzimy kratery powstałe od uderzenia samolotu w miękką ziemię dla konfiguracji z kołami do dołu po lewej stronie oraz kołami do góry po prawej stronie. Głębokość tych kraterów jest dla przyjętych parametrów materiałowych gruntu od 1 do 2 metrów. Trzeba dodać, że grunt mokry jest bardziej miękki niż grunt suchy oraz ubity o tej samej granulacji. Jeżeli samolot uderza pod kątem 10 stopni, to prędkość pionowa wynosi około 14 metrów na sekundę. Kratery są płytsze i dłuższe, ale zawsze dobrze widoczne. Możemy więc podsumować, że jeżeli cała masa samolotu uderzy w nieskalisty, miękki grunt, to powinien zostać widoczny krater na obszarze większym od wielkości samolotu. Brak krateru wskazuje na rozpad samolotu w powietrzu. Na tym slajdzie widzimy symulowany rozpad samolotu pod kątem 30 stopni. Na trzy części od upadku w ziemię kołami w dół. Skrzydła i część tylnia nie są zniszczone. Większa część zniszczenia jest w części przedniej. Podobnie jak w eksperymencie, jaki jest pokazany na tym slajdzie, i pokazane przez telewizję Discovery kilka dni temu. Tutaj Boeing 727, czyli bardzo podobny samolot, przy uderzeniu w pustynię w Meksyku nie eksplodował, również rozbił się na trzy części, skrzydła są całe, nawet silniki działały po zatrzymaniu się tego wraku. Eksperci, którzy wypowiadali się w programie Discovery, powiedzieli, że w środkowej i tylnej części tego samolotu pasażerowie by przeżyli, czyli przeciążenia, jakie były mierzone w tych części samolotu, były poniżej 25.
symulacji uderzenia w ziemię naszego modelu samolotu w konfiguracji do góry kołami uzyskaliśmy mniejsze zniszczenia samolotu niż dla konfiguracji z kołami do dołu, dla obu kątów 10 i 30 stopni. Wynika więc, że wysoki ogon, silnik z tyłu amortyzują lepiej samolot, a więc przeciążenia powinny być mniejsze nawet niż w sytuacji, kiedy samolot upada kołami do dołu. Tutaj widzimy przykład wypadku prawdziwego samolotu w Kirgistanie, gdzie nie było wybuchu, wszyscy pasażerowie przeżyli, tylko 31 pasażerów było rannych. Tutaj Tu-154 wylądowała kołami do dołu w lesie, przełamał się na kilka części, ale nie było wybuchu. Wszyscy pasażerowie przeżyli, ale 83 pasażerów było rannych. W katastrofie Smoleńsku wszyscy zginęli. Wnioski końcowe. To lewe skrzydło nie mogło urwać się w wyniku uderzenia w brzozę, gdyż w żadnym badanym przypadku brzoza nie łamie skrzydła. Brak krateru i duże brakowisko świadczy o rozpadzie samolotu w powietrzu. Otwarcie ścian kadłuba na zewnątrz świadczy o wybuchu w kadłubie. Gdyby nie było wybuchu, tylna część kadłuba oraz prawe skrzydło powinny być w całości. Gdyby nie było wybuchu, większość pasażerów powinna przeżyć w środkowej i tylnej części samolotu. Przyspieszenia uderzenia samolotu w ziemię nie powinny być większe od 25G. Stwierdzenie w raporcie MAC, że pasażerowie zginęli w wyniku przeciążeń w 100G, potwierdzają wybuch w kadłubie samolotu. Dziękuję bardzo za uwagę i będę oczywiście, kiedy to będzie możliwe, oczekiwał pytań. Dziękuję panu profesorowi bardzo. Zmieścił pan się idealnie w czasie. Gratuluję. Proszę państwa, na pewno będzie dyskusja. Pan profesor Rońta, proszę bardzo. Panie profesorze Binenda, za chwileczkę jedno pytanie do pana profesora. Proszę uprzejmie. Witam, panie profesorze. Jacek Rońta. Czy w sposób racjonalny przy pana symulacjach można wyjaśnić przyczynę zniknięcia kabiny pilota? Dziękuję. Ja niestety nie zajmuję się fałszowaniem dokumentów, ukradzeniem części samolotów, niszczeniem wraku, przecinaniem kabli, pięciem szyby. Ani tego nie symuluję, ani na ten temat się nie wypowiadam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, może podziękujmy jeszcze raz panu profesorowi. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. I oczywiście, jeżeli pan profesor może zostać z nami, to bardzo prosimy, bo będzie później dyskusja generalna i może będą wtedy jeszcze dodatkowe pytania. Dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, następny referat pana profesora Aleksandra Olejnika pod tytułem Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu modelowania lotniczych konstrukcji cienkościennych. Proszę państwa, pan profesor Aleksander Olejnik jest profesorem Wojskowej Akademii Technicznej, byłym rektorem w wieku, kiedy był bardzo młodym człowiekiem, proszę państwa, już był dowódcą eskadry teletechnicznej, proszę państwa, miał pod sobą 40 samolotów i 100 ludzi, a więc bardzo doświadczony pan profesor. Panie profesorze, proszę uprzejmie. Tak, może włączmy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem w bardzo trudnej chyba sytuacji, dlatego że po takim wystąpieniu pana profesora Biniendy, nie wiem, czy będę mógł coś atrakcyjnego, prawdziwego dodać, ale wydaje mi się, że to, co tutaj przedstawię, będzie dotyczyło prac, które na przestrzeni 18-20 lat realizowaliśmy w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Techniki Lotniczej, a działo się to wtedy, kiedy Rzeczypospolita została z dużą liczbą samolotów bez dokumentacji konstrukcyjnej, tak jak obecnie
badamy katastrofę, przyczyny i nie mamy dokumentacji konstrukcyjnej. No, nie, mieliśmy nie mówić o polityce, ale nie wiem, czy istnieje ta dokumentacja w Polsce. Natomiast jest drugi egzemplarz samolotu. I tytuł jest zastosowanie inżynierii odwrotnej. Ten problem się tutaj przewijał przez cały czas, a więc mając samolot, stosując pewne metody, no najprostsze metody, bo tak historycznie pokażę, jakie 20 lat temu mieliśmy metody, to nie było skanerów laserowych, były zwykłe teodolity, nawet jeszcze nie laserowe, i przy pomocy tych teodolitów odtwarzaliśmy geometrię samolotu. I mówiąc o tym, o czym pan profesor Binienda mówił, to ja zawsze zastanawiam się, no skąd ten model i ta geometria jest. No, może mieli dojście do tej dokumentacji konstrukcyjnej lub do dokumentacji, do której mamy wszyscy w zasadzie dojście do dokumentacji eksploatacyjnej, bo ani Rosjanie, ani Amerykanie no, takiej dokumentacji sprzedając samoloty nam nie dostarczają, modelów MES-owskich też nam nie dostarczają i sami musimy to robić. Więc ta nuta przez cały czas się, że tak powiem, przewijała i ja na przykładzie tych samolotów, a dotyczy to samolotu Su-22, MiG-29 i najnowszego samolotu F-16, który też kupiliśmy, a takiej dokumentacji nie mamy. A analizowanie przyczyn katastrofy no, musi być oparte na rzeczywistym modelu. To tyle wstępu. Więc jak tak dokładnie już powiedziałem, to mógłbym. Więc pracuję w Instytucie Techniki Lotniczej Wojskowej Akademii Technicznej i jednym z zadań, które realizujemy, to jest modelowanie bryły statku powietrznego, aerodynamiki, mechaniki lotu, numerycznej analizy wytrzymałościowej w krytycznych stanach lotu. Tu dzisiaj nawet się przejawiały pewne równania ruchu mechaniki lotu i jest pytanie, tam są takie wielkości jak masowe momenty bezwładności, a masowe momenty bezwładności to nie są tylko wielkości zależne od masy, zależne są od rozmieszczenia tych mas i chciałbym wiedzieć, skąd te masowe momenty bezwładności panowie tutaj realizowaliście, bo można pokazać kolorowe obrazki, bo to dzisiejsze metody obliczeniowe, to one często no, mamią nas kolorowymi obrazkami, to jak komputerowa mechanika płynów CFD, to złośliwi mówią często, jest to kolorowa mechanika płynów, a nie po prostu to, co chce się. No więc nosa obliczeniowca i inżyniera, który analizuje, no nie tak łatwo zastąpić podstawianiem danych nawet do tych kolorowych programów. A więc numeryczne analizy wytrzymałościowej w krytycznych stanach lotu. To jest jedyny slajd, w którym no, w sposób nieśmiały chciałem powiedzieć, od jakiego punktu powinniśmy, czy powinno się 2,5 roku, bo oczywiście te wszystkie badania, i to jestem no, zachwycony tymi wystąpieniami panów, którzy przede mną, że jest tyle energii, tyle chęci wyjaśnienia, natomiast w ciągu tych minionych 2 lat nie zbudowaliśmy porządnego modelu numerycznego, cyfrowego. Od tego powinniśmy po prostu zacząć niezależnie i dopiero pokrycie się w wyniku z tych modeli, z badań, aparatury, w którą był wyposażony samolot, źródeł z GPS-u i nałożeniem symulacji na modelu wirtualnym, no można coś więcej na ten temat powiedzieć. A propos tych mitów, o których po prostu mówiliśmy, jeżeli ktoś uczestniczył w próbie statycznej samolotu, bo jak się skonstruuje samolot, to trzeba go zniszczyć, czyli obciążyć go zgodnie z normami,
to rzeczywiście wtedy trzeba siedzieć w porządnych pomieszczeniach, żeby nie być porażonym przez nit, który strzela z przypadku rozrywania pokrycia. No to jest właśnie ta metodyka odtwarzania geometrii. Ja nie wiem, czy ja mam tutaj jest jakiś wskaźnik, tak? W tym wskaźnik laserowy, czy pan? Aha, ten pan, który obsługuje, tak? No nie. Widzę, że pan profesor Czachor pomoże. Tak? Bardzo dziękuję. To jest po prostu struktura, oczywiście w skali do dużego samolotu Tu-154 jest to niewielki obiekt, ale zbudowany jest po prostu podobnie, ma elementy podłużne, poprzeczne i tak dalej, ale istotną sprawą jest wygenerowanie tej zewnętrznej powierzchni, bo nie mam dokumentacji, mam samolot, czyli mogę pomierzyć wszystkie elementy. My do tego stopnia życzyliśmy po prostu samolot. Sprowadziliśmy sobie samoloty, które już były wycofywane z lotów i przecinaliśmy, ale to jest ustawiony samolot w linii lotu, no tak jak geodeci, bo to geodeci realizowali nam tą chmurę punktów. To jest chmura punktów, która została wygenerowana z precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Wtedy już w Polsce pojawił się na początku lat 90. system Unigraphics. To są dwa takie systemy Unigraphics, CATIA, które są wyznacznikami projektowania w świecie samolotów. No, mając po prostu taką chmurę punktów, prowadziliśmy krzywe definicyjne i wytworzyliśmy byłę zewnętrzną. No a później mając byłę zewnętrzną, to jest przykład, jak wprowadzane były wszystkie wymiary geometryczne, wymiary poszczególnych elementów podłużnych, poprzecznych. Jest to nieprawdopodobnie mozolna bardzo robota, do której trzeba, ale ona jest stosunkowo, po zaangażowani byli do tej pracy doktoranci, studenci, no trzeba pomierzyć po prostu, mówiąc inaczej, tą wewnętrzną strukturę. I mając teraz taką strukturę, można nią uderzać po prostu w przeszkodę, oczywiście identyfikując najpierw własności materiałowe, o których tutaj pan profesor Pinięta między innymi mówił. Drugim takim obiektem to był właśnie MiG-29, ale metodologia jest identyczna. To jest po prostu chmura punktów wygenerowana z precyzyjnych pomiarów i prowadzenie krzywych definicyjnych i znowu mamy tutaj takie. Ja chcę powiedzieć, że te prace były prowadzone gdzieś około 18 lat temu, tak jak powiedziałem, tu dalej budowanie modeli samolotu do analiz wytrzymałościowych i zmęczeniowych. Bo teraz mając taką strukturę, zbudowany model, możemy rozpocząć badania aerodynamiczne też, o których mówiono. No, wtedy nie były tak dostępne 20 lat temu programy. Dzisiaj mamy bardzo wyrafinowane programy aerodynamiczne i mając też bryłę, możemy po prostu z taką bryłą, wykorzystując maszyny numeryczne, czy to w tunelach o małej przestrzeni pomiarowej, co prawda taki tunel jest Wojskowej Akademii Technicznej, o małej przestrzeni pomiarowej robiliśmy też te badania, ale też pokażę, jak w przestrzeni pomiarowej Instytutu Lotnictwa, gdzie ta przestrzeń pomiarowa jest bardzo, bardzo duża. No to jest przykład właśnie modelowania aerodynamiki oprogramowaniem CFD, takie jak Forlax, Fastan, Fluent, no i CFX-em Ansysie. No dalsze analizy aerodynamiczne, modelowanie siatek. No a tutaj jak zdobyliśmy trochę doświadczenia, to wykorzystywaliśmy między innymi tą inżynierię do projektowania polskiego samolotu
z inżynierem Margańskim wspólnie 10 bielit. To już było tak. No, badania eksperymentalne i numeryczne rozkładu ciśnień na modelu skrzyła skośnego. Oczywiście taki model, według mnie, on powinien być zbudowany samolotu. Na ten temat dyskutowałem też w różnych środowiskach, mówią po co. Powinniśmy zbudować w ciągu 2,5 roku taki model mógł być zbudowany. No, mówią też, że to kosztuje. No wszystko kosztuje, ale nie aż tyle, żeby 38-milionowy naród nie mógł poradzić w tak tragicznej po prostu katastrofie. To są właśnie przykłady modeli, które były badane na podstawie tych właśnie wygenerowanych modeli z pomiarów w tunelu aerodynamicznym. No dalsze, że tak powiem, obrazki i charakterystyki aerodynamiczne, które tutaj były po prostu podane, bo nawet ta prezentacja tutaj przez pana tych charakterystyk aerodynamicznych to no nie było podane gdzieś tam w raporcie, bo ja tak na dobrą sprawę tego raportu do końca nie przeczytałem, czy to były charakterystyki aerodynamiczne z klapami, czy bez klap i tak dalej, bo nawet na tym rysunku pan też nie przedstawił. No w każdym bądź razie można takie charakterystyki, żeby być pewnym, bo sprawdzając to, co w tych instrukcjach lotnych, powtarzam, nie mamy dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, mamy tylko jakieś dokumentacje lotne związane z długotrwałością i to warto byłoby, dyskutując o takiej katastrofie, te zagadnienia po prostu robić. No to jest właśnie budowa modeli. Proszę Państwa, każdy samolot budowany jest według pewnych przepisów. My też dokładnie nie wiedzieliśmy, według jakich przepisów był budowany samolot Su-22. To są właśnie te modele związane. Każdy tutaj punkt jest opisany. Jaki ma wymiar, jaką ma geometrię. To świadczy o, bo każdy z tych samolotów niesie sobą masę, niesie sztywność w punkcie i można dopiero na podstawie takich modeli, gdzie te podłużnice, które są i żebra zostały tutaj cyfrowo wprowadzone. No to są właśnie przykłady, proszę Państwa, naprężeń, jakie panują dla pewnych obciążeń. Skrzydle w kadłubie, no widać tutaj jest rejon wprowadzenia węzłów mocowania skrzydła do kadłuba w stateczniku poziomym. Tu w tym miejscu wprowadzona jest węzeł. To jest statecznik obrotowy, tak zwane usterzenie płytowe, które, a to są już rzeczywiste, to są jakieś takie wirtualne dziury, które tutaj robiliśmy, wyrywaliśmy pokrycie i patrzyliśmy, jak zmieniają się naprężenia. To są rzeczywiste, oczywiście mało szkodliwe ze względu na własności lotne, bo te samoloty gdzieś będąc chyba poza granicami kraju uległy zniszczeniu podczas lądowania i były naprawiane. No ale można, no identyczny został model zbudowany MiG-a 29. Proszę Państwa, to nie są rysunki z instrukcji, to są rysuneczki tak drutowe, skrzydła statecznika pionowego, gdzie są opisane własności sztywnościowe, masowe tych struktur. To jest opisany kadłub, tak? Powinien zostać zrobiony kadłub samolotu Tu-154. To dalej po prostu te rysunki. To są rysunki z rejonem zbiornika
w kadłubie i skrzydła. Dalej klapa zaskrzydłowa, lotka, statecznik pionowy. I tu właśnie na przykładzie tego statecznika pionowego pokażę przydatność takiego modelu, kiedy podczas lądowania samolot wypadł z pasa, postawili tak zwaną, mówiąc po rosyjsku, migołapkę, czyli tak jak na lotniskowcach są hamujące pewne, tak tutaj jest lina, gdzie nie rozwinęła się sprężyście ta lina z urządzeń i nastąpiło przecięcie, ześlizgnęła się z kadłuba i przecięcie statecznika pionowego. To dalej są te elementy, modele. O, właśnie chodzi o to, żeby każdy tu przykład jest takich prostych elementów, dwutełowniczek, jakiś element taki L, podłużnica, gdzie podane poszczególne wymiary materii. To jest niezmiernie, bo co innego jak się projektuje samolot, to przez iluś tych projektantów sam, programy zarządzające odpowiednio grupują te elementy. My tu musieliśmy takie zagadnienie, można powiedzieć nie stricte matematyczne, ale proste, solidne, inżynierskie podejście do odtworzenia tego samolotu. No potrzeba trochę ludzi, ale to studenci bardzo chętnie wykonywali to robotę i to wcale nie ci piątkowi, bo oni może większe ambicje zawsze mają. No tutaj, proszę Państwa, identyfikacja materiałów. Słabo widać na tym tle, ale został zidentyfikowany ten kadłub MiG-29, cały samolot, jakie materiały użyte zostały do jego budowy, skrzydło, ster kierunku zaznaczone. A tu jest przykład właśnie naprężeń, jakie panują dla pewnego rodzaju obciążenia, więc obciążenie tego samolotu 14 ton, obciążenie, współczynnik tego przeciążenia, niektórzy mówią, ale obciążenia 9, struktura samolotu, a więc maksymalne przemieszczenie podane i maksymalny rozkład maksymalnych naprężeń. Oczywiście, gdyby taki model odpowiednio przygotowany do LS-Dyny był zaadoptowany, ja wiem, minutę, to już kończę, rozgadałem się. Chciałem po prostu, o, to jest przykład rzeczywistego wykorzystania, modelowania. Właśnie ta linia weszła, ścięła tutaj statecznik, dewastacja tego rejonu struktury. No, bardzo dobry przykład do zamodelowania w LS-Dynie. No, rozkłady naprężeń. No, oczywiście trzeba pokrycie, bo to jest taka konstrukcja metalowa, metalowo-kompozytowa, pokrycie kompozyt węglowy. No dalej analiza dźwigara. Ten dźwigar został wytworzony, zaproponowana technologia. Ja chciałbym po prostu przyspieszyć. Proszę Państwa, to było takie analogowe podejście, można dlatego, że mieliśmy teodolity. Tak jak powiedziałem, 18 lat temu, to nawet na budownictwie chyba, czy na inżynierii nie było jeszcze wtedy, bo nawet myśleliśmy, żeby wykorzystać kolegów. No, w ciągu 10 lat postęp niesamowicie się, że tak powiem, dokonał ze skanowaniu po prostu. Tu przykłady tego skanowania bardzo prostego, jakiegoś ramiona, ale nie chciałbym o tym mówić. Tu jest przykład powtórzenia tych robót wszystkich poprzez skanowanie jeszcze takim ręcznym skanerem. Nieprawdopodobna robota, bo trzeba było nakleić masę tych pikselków i dopiero taką triangularyzacją po prostu robić. No ale to jedno chyba z największych zadań, jakie ręcznym skanerem zostało zrobione. No dzisiaj mamy, o i jeszcze FA-16. Pamiętam, jak kupowała Polska FA-16, dwa razy wysłałem do Lockheeda, żeby mi wysłali model bryły samolotu. Dwa razy nie odpowiedzieli, a za trzecim razem powiedzieli, że mogę sobie pooglądać obrazki w
tym, no my zeskanowaliśmy, dzisiaj mamy nasze samoloty i musimy taki model też dzisiaj myśleć o przyszłości, ale nie już takimi metodami ręcznymi, bo to jest strasznie mozolna robota. Geom Atos plus Geom Tritop to są urządzenia właśnie, którymi skanowaliśmy w bazie w Krzesinach F-16 właśnie do tych celów budowy. Oczywiście można to zrobić z samolotem Tu-154. Uważam, że warto zrobić, oczywiście troszkę rozbudować to urządzenie ze względu na geometrię. To są wyniki pomiarów właśnie, no cała, o, a to jest wynik, proszę Państwa, tej chmury punktów i to budowanie po prostu potrafimy to robić. Przykład tunelu aerodynamicznego. Został wygenerowany model z kolegami z Instytutu Lotnictwa o wielkości, że tak powiem, rozpiętość w skali 1 do 4 chyba i pół. I tu można tą aerodynamikę, instrukcjami, danymi, a powinniśmy to robić, mieć własne, że tak powiem. No znowu złośliwi mówią, po co? No, a po co Kanada robi? Po co robią Australia? Teraz z ICAS-u wróciliśmy i F-18 rozbierają i podwieszają swoje zabawki. To jest przykład też dmuchań, charakterystyk uzbrojenia, które rzucaliśmy w tym tunelu i tak jak pan profesor tutaj mówił, też takie badania modelowe gdzieś urwanego skrzydła i łapać je w siatkę. No ja nie mam tutaj zrobionych tych slajdów, no między innymi dalej modele. To jest własności materiałowe, naprężenia w tym. O, a tutaj wykorzystywaliśmy, przepraszam, do tego, czego nauczyliśmy się do projektowania samolotów cywilnych. Tak, no. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będą pytania, ale to już na końcu. Proszę państwa, następny referat jest pana profesora Marka Czachora. Teksty niszczące samolotów Douglas DC-7 i Lockheed Constellation, a katastrofa Tu-154M w Smoleńsku. Proszę państwa, przedstawię pan profesor Czachor, jest profesorem Politechniki Gdańskiej, jest fizykiem i też stał się już postacią medialną. Poznamy pana profesora z Brukseli, z wystąpienia w Brukseli. Dziękuję bardzo, zapraszam panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Ja będę mówił o testach, które Amerykanie zrobili 50 lat temu. Testy są o tyle interesujące, że to są właściwie jedyne takie eksperymentalne prace, w których badano zderzenie skrzydeł samolotów z drzewami, znaczy dokładnie ze słupami. Zresztą fragment tego testu, jednego z nich widzieliśmy dzisiaj w prezentacji profesora Miendy. Ja chciałbym się skoncentrować na pewnych elementach, to znaczy te eksperymenty generalnie rzecz biorąc są znane. Można powiedzieć, w tym sensie są znane, że funkcjonują na YouTubie, gdzieś tam filmiki były wielokrotnie dyskutowane w internecie, ale mam wrażenie, że zresztą były, pamiętam, że na konferencji w Kazimierzu była mowa o tym, że nawet studentom od dawna te filmy były pokazywane w mailu na przykład tutaj, ale mam wrażenie, że są pewne elementy, których nie analizowano. Z bardzo prostego powodu. Nikt się wtedy, tam się koncentrowano głównie na tym, co się dzieje z ludźmi w takim samolocie, a nie interesowało ich, jak się przewraca drzewo na przykład. To ma mało interesujący szczegół z ich punktu widzenia. Nie interesowało też ich za bardzo to, czy skrzydło zostało odcięte, urwane, ukręcone, po prostu odpadło i tyle. Tak? Więc także ja i pewne rzeczy można wyczytać z raportów końcowych, a pewnych nie można wyczytać i ja wykonałem pewną pracę, żeby korzystając z dokumentacji filmowej z tych eksperymentów, żeby wydobyć pewne informacje. Tutaj panu Jackowi Gierasowi bardzo dziękuję, dlatego że
On z własnej kieszeni kupił w Muzeum Lotnictwa w San Diego dokumentację filmową do obu tych eksperymentów i mi je przesłał. Także to przyspieszyło parę miesięcy pracy nad tym, bo w tej chwili to już wszystko można w internecie znaleźć. Ale zanim zacznę, chciałbym zrobić dwie takie uwagi no to ogólnej, ponieważ my już zbierzamy powoli do końca konferencji i dyskusji, więc ja bym chciał takie dwa zagadnienia, że tak powiem, wrzucić. Pierwsza rzecz jest taka, że my tutaj wielokrotnie widzieliśmy ten obrazek i to jest związane z referatem profesora Nowaczyka, że Tupolew według danych barycznych odczytanych z wizualizacji będącej dodatkiem do raportu Millera zszedł 20 metrów nad ziemię. Więc pierwsza taka uwaga, że 20 metrów nad ziemię w tym wypadku prawdopodobnie oznacza wysokość czujników tegoż samolotu i wtedy ten rysunek powinien tak wyglądać. Tak? I wtedy jeżeli to są rzeczywiste dane, to on tak czy inaczej zahacza o drzewo, aczkolwiek oczywiście wyżej. Także to pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jeżeli sobie popatrzymy na ten fragment stenogramu z kokpitu, godzina 8:27, 19 sekund, pojawia się, drugi pilot mówi 7:45, tak, z znakiem zapytania i kapitan Protasik potwierdza 2 stopnie 7:45. Dwa stopnie są dwa stopnie na lotnisku w Smoleńsku, a 7:45 to jest 745 mm suprartęci i to jest moment, w którym wieża w Smoleńsku podaje kapitanowi naszego Tupolewa ciśnienie. To jest bardzo ważne, dlatego że on w tym momencie ustawia ciśnienie na swoim wysokościomierzu i od tego momentu on jest w stanie odczytywać wysokość względem poziomu lotniska. I tak sobie przeliczyłem, że gdyby rzeczywiste ciśnienie na lotnisku nie było 745, tylko 744¼, to wtedy, pomijając, zakładając, że nie ma żadnych innych błędów, wszystko jest idealne, że wszystkie urządzenia działają idealnie, że wszystko jest ustawione idealnie, tyle tylko, że jest troszeczkę zawyżone ciśnienie w stosunku do rzeczywistego ciśnienia. Notabene, jak słyszymy na godzinę, to jest oczywiście wcześniej, to jest ciśnienie w innym miejscu, to ma być ciśnienie przy brzozie troszkę później. Gdyby było takie zawyżenie, to dokładnie z wysokościomierz w naszym Tupolewie zawyżałby dane o około 8 metrów i to jest dokładnie tyle, o ile jest zawyżony tutaj ten samolot w stosunku do tego, a to jest teoretycznie opis według wysokościomierza radiowego i raportu Millera, tak? Więc tak, warto sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my wiemy, jak dokładnie był naprowadzany samolot w Smoleńsku, tak? Jak dokładnie był na ścieżce i na kursie, no więc tutaj myślę, że nie jest takim bardzo pewnym założeniem, że o ile na kursie i na ścieżce był tak dokładnie, jak wiemy, jak był, to że akurat ciśnienie na pewno nie było tak naprawdę niższe o, nie wiem, 3/4 na przykład milimetra. Tak? Tego nie wiem, moim zdaniem. Także to sobie warto zdawać sprawę z tego, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z przyjmowaniem tego jako takiego pewnego założenia, z którego można wyciągać jakieś tam wnioski. Druga rzecz, to jest taki film, który jest koszmarem ludzi, którzy modelują numerycznie cokolwiek. To jest lądowanie, to jest znany też film, lądowanie Lockheed'a Hercules, 130, to jest samolot transportowy, rozpięte skrzydeł większa niż u Tupolewa nawet. Samolot potężny do transportowania czołgów i tak dalej. Widać, że w momencie tak zwanego twardego lądowania mamy idealnie symetryczną sytuację. Nie ma żadnej asymetrii tutaj, tak? Oba skrzydła niewątpliwie są takie same. Uderzenie w ogóle nie jest nawet skrzydło, jest uderzenie po prostu w podwozie. Warunki no niewątpliwie są takie same z obu stron samolotu. Końcówka prawego skrzydła odpada, lewego nie. Tak? I teraz niech ktoś mi to numerycznie zamodeluje po prostu. Nie ma żadnej szansy, żeby to coś takiego numerycznie zamodelować. Tak? Bo z punktu widzenia teoretycznego każdej dokumentacji papierowej, nie wiem, zrobionej przy najbardziej komputerowych technik, prawe skrzydło będzie wyglądało tak samo jak lewe skrzydło niewątpliwie. Tak? Więc jedyną szansą na to, żeby wyjaśnić, dlaczego to odpadło, a to nie odpadło, to jest dostęp do wraku. Tak? Trzeba mieć możliwość dostępu do tego skrzydła i zobaczyć dokładnie, bo oczywiście rzeczywista przyczyna jest taka, że musiał być prawdopodobnie jakiś defekt tutaj, albo jakaś śruba była obluzowana, albo coś w tym stylu, no bo prawdopodobnie symulacja by raczej wykazała takie zachowanie skrzydła, no bo Lockheedy raczej są przystosowane również do twardych lądowań. Tak? Więc to takie
to trzeba pamiętać po prostu, że czysta symulacja numeryczna, dopóki nie będziemy mieli dostępu do wraku, no niestety nigdy nie jest rozstrzygająca. No takie no, uwagi metodologiczne, filozoficzne, że tak powiem. A teraz przejdźmy do tych testów sprzed lat. Motywacja była taka, że w listopadzie 1961 roku rozbił się Lockheed Constellation. Samolot padł w las. Skrzydła i ogon zostawił w lesie, kadłub wyleciał z lasu. Prędkość 170 km. Zginęli wszyscy, znaczy wszyscy pasażerowie zginęli, ale nie na skutek obrażeń, dlatego że nie było jakichś tam szczególnych mechanicznych wstrząsów. Po prostu był pożar, wszyscy nie mogli się wydostać z samolotu. Tak wygląda zdjęcie wrakowiska. Widać skrzydło przecięte, tutaj rośnie drzewo nienaruszone. To jest troszkę mylące. Jak ja to pierwszy raz zdjęcie zobaczyłem, to sobie myślałem, Boże, to wygląda zupełnie jak w Smoleńsku. Okazuje się, że to złudzenie polega na tym, że kadłub został wyrwany i poleciał dalej. Kadłub był w dobrym stanie. No w każdym razie to jest bezpośrednia motywacja tych eksperymentów. Właśnie tutaj to zderzenie z drzewami. No i ja bym chciał przeanalizować takie cztery problemy, które z naszego punktu widzenia uważam są interesujące. Więc pierwsza rzecz, przyspieszenia pionowe. Zresztą hasło, które już na przykład padało dzisiaj w wykładzie doktora Szuladzińskiego. Kwestia oszacowania, jakiego typu przyspieszenia się pojawiają w takich wydarzeniach. No więc akurat, ponieważ eksperyment z Lockheedem był nastawiony na to, co się dzieje z pasażerami, oni umieścili tam dziesiątki akcelerometrów, kamer i bardzo dokładnie mierzyli właśnie przyspieszenia. Że o tym mamy bardzo dokładną informację, bezpośrednio z raportu. Ja opiszę wpierw, jak ten eksperyment wygląda. On się składał z trzech faz. Pierwsza faza polegała na tym, że samolot jest urywany podwozie. Następnie on po urwaniu podwozia szybuje przez moment. Następnie jeszcze po drodze zawadza, ścina jedno drzewo. Drugim skrzydłem uderza w taką górę ziemi. I dochodzi do takiego wzgórza, które jest nachylone 6 stopni, następnie zaczyna się wspinać na to wzgórze, to jest ta druga faza tego eksperymentu. I wreszcie, i co ciekawe, do tego momentu cały czas kadłub jest nienaruszony. Tam odpada statecznik, ale kadłub jest nienaruszony. To widać, tutaj ogon widać, że on jest cały czas sztywny. Dopiero tutaj następuje pierwsze złamanie kadłuba i potem nastąpi tam drugie złamanie kadłuba koło ogona. I teraz no właśnie wyróżniłem te trzy fazy, dlatego że to jest fragment dokumentacji z tego eksperymentu. Tutaj mamy te trzy fazy, czyli uderzenie w słupy, pierwszy stok, drugi stok. I tutaj mamy przyspieszenia w środku masy samolotu akurat. Ja specjalnie wybrałem ze środka masy, dlatego że w Tupolewie były również, jak rozumiem, mierzone w środku masy. Możemy sobie zobaczyć, jakie to są przyspieszenia, ta kolorowa linia to są przyspieszenia, których doznaje fotel, na którym siedzi pasażer, manekin, a biała linia to są przyspieszenia, których doznaje manekin. Przy czym zwracam od razu uwagę, bo to jest bardzo ważne, że tutaj jednostka, to jest napisane czas w sekundach, tak? Czyli to jest jedna dziesiąta sekundy, tak? To ten skok. Czyli taki jeden pik trwa no, mniej niż 1/10 sekundy, natomiast przyspieszenia są duże. Tutaj są przyspieszenia pionowe, widać, że sięgają gdzieś tak do 12 g. Te ujemne to jest od dołu do góry, dodatnie to jest z góry przyspieszenie. Tak więc przyspieszenia na fotel działające są rzędu na minus powiedzmy 12 do jakichś 8, w sumie wahnięcie rzędu 20 g jest tutaj. Na pasażerów są troszeczkę mniejsze, no ale rzędu 5 g są nawet trochę więcej. Natomiast są krótkotrwałe te przyspieszenia. W różnych fazach proszę zauważyć, że dopiero kadłub pęka tak naprawdę dopiero w fazie trzeciej, czyli mimo tego, że tutaj były te takie dosyć silne wstrząsy, to kadłub tutaj cały czas się trzyma nieźle. Tutaj jest wykres z raportu MAC, ja do niego wrócę, no, ale wpierw jeszcze cofnę się do tego slajdu, ale wpierw pokażę dalszy slajd. To są przyspieszenia przy kadłubie, jakie zostały zarejestrowane. I teraz tak, tutaj już mamy od minus 50 g, do plus jakiś tam 40 g. To jest w pierwszej fazie, tak? To jest ta pierwsza faza, w której kadłub nawet się nie złamał, tak? Amplituda przyspieszeń jest, nie wiem, 90 g, tak? Natomiast rzecz istotna, tutaj jest jednostka czasu. Proszę zobaczyć, że te wykresy są bardzo dokładnie. Tutaj one są z taką praktycznie nieskończoną dokładnością robione. Także te piki są bardzo krótkie. Natomiast ja sobie na czerwono zaznaczyłem co pół sekundy, jak to wygląda, dlatego że zapisy rejestratora tego ATM
QAR, on zapisuje wszystkie parametry co pół sekundy. Tak? Więc jakbyśmy patrzyli na te wykresy co pół sekundy, tak jak to widać w raporcie ATM-u czy Macu, to byśmy wybierali te punkty. Tak widać, że jak patrzymy na te czerwone kreski, to akurat te czerwone kreski całkowicie, absolutnie w ogóle nie widzą wszystkiego, co tu jest ciekawe. Tak? Patrząc na to takie próbkowanie, tak jak to jest w rejestratorach tu po lewa, to tak naprawdę wszystkiego, co jest interesujące, byśmy nie zobaczyli. To są ogromne przyspieszenia, natomiast ich w ogóle byśmy nie zauważyli. Cały czas byśmy byli jakoś tak, trafiamy w zero akurat. Tutaj są analogiczne, przepraszam, w drugą stronę. Tutaj są analogiczne wykresy, ale przy ogonie. Widać też ciekawa rzecz, o czym zresztą mówił dr Szuladziński, że to nie jest tak, że jak w jednym miejscu uderzy mocno, to we wszystkich częściach samolotu się czuje to przyspieszenie. Tutaj ta pierwsza faza, w której w środku masy były przyspieszenia rzędu 50 g, tutaj w ogóle nic nie widać szczególnego, znaczy nic, bez przesady. No nic to jest prawie, no to jest 5 g i tak dalej, tak to jest. No to jest, tutaj dopiero w końcówce, to jest ten moment, w którym następuje urwanie ogona, w części ogonowej przykładowej rzeczywiście znowu mamy przyspieszenie rzędu 50 g. I teraz wróćmy do naszego wykresu makowskiego, dlatego że jak sobie popatrzymy, to po pierwsze tak, to jest jedna sekunda, to jest skok czasowy. Widać, że te wykresy powinny być co pół sekundy po prostu, teoretycznie rzecz biorąc. Tak? Czyli te piki w każdym razie, są te znane piki, o których się dużo mówi, one mają długość pół sekundy. Znaczy one są widoczne jakby co pół sekundy. Tak? Czyli to są te czerwone linie na tamtych na następnych wykresach. Tak? Czyli to wszystko, co tam widać, te jakieś ogromne przyspieszenia, to one się mieszczą tutaj dokładnie między tymi pikami w tej skali czasu. Natomiast ważna rzecz jest, charakterystyczna rzecz jest taka, że warto sobie zdać sprawę z tego, że to jest przyspieszenie rzędu 1 g, tak? A tam było 50 g. Tak? To jest taka, czyli to jest tak, po prostu morał z tej części tak, jest taki moim zdaniem, że no właśnie, może pokażę, jak to wygląda ten samolot. No, po zakończeniu on wygląda tego wszystkiego całkiem nieźle, trzeba przyznać, prawda? Kadłub jest zachowany, skrzydła są zniszczone, bo taki eksperyment zrobiony, żeby zniszczyć skrzydła, ale kadłub jest w dobrym stanie. Czyli bardzo silne przyspieszenia rzędu wahnięcia, no prawie że rzędu 100 g, ale bardzo krótkotrwałe, w gruncie rzeczy nie powodują jakichś straszliwych zniszczeń. I w szczególności jak się patrzy na kamery z wewnątrz tego samolotu, widać jak się zachowują manekiny tych pasażerów, to te krótkotrwałe wstrząsy rzędu 50 g, one tam nic strasznego w sumie nie wykonują. Jest jeden, czy tak, taki wniosek, ja wrócę jeszcze do tego tutaj filmiku. Tak, przyspieszenia z raportu Maca, amplituda rzędu 1 g są małe. To nie są duże przyspieszenia, tylko małe, ale gęstość próbkowania jest bardzo rzadka, tak? I co rozmywa szczegóły, w związku z powyższym trzeba, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiadomo, jaki wniosek może wyciągnąć z takich wykresów, tak? Bo to właściwie tam, jeżeli tam był jakiś wybuch, po prostu go nie widać tutaj w ogóle. Tak? No jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić, bo tam słynna szara strefa taka występuje. W raporcie Macu jest taki fragment tutaj, gdzie nie ma danych. To jest jakiś taki trwający pół sekundy, ja nie wiem, czy to jest pół sekundy, bo to po prostu nie było danych, być może to jest sunięty nawet wykres, trudno powiedzieć, czy to jest rzeczywiście półsekundowy brak. Tam na tych wykresach też takie szare strefy, można powiedzieć, takie nieciągłości, ale one są dużo krótsze. Tak? To jest rzęd, no, 10 razy krótsze są mniej więcej, nawet więcej. Także mogą wystąpić takie nieciągłości zapisu, ale w wypadku akurat tu po lewo one są dużo dłuższe niż tutaj. Także to nie należy się sugerować podobieństwem. Aha, no i teraz ta katastrofa. To jest wypadek, który w jakimś sensie jest bardzo podobny do wypadku tu po lewo. To jest samolot, 79 rok, samolot upadł w pozycji odwróconej. Tyle tylko, że jak widać była eksplozja paliwa. Widać było to z bardzo dużej odległości, z słup ognia. Zniszczenia są straszne, samoloty są takie same jak w Smoleńsku. Zginęli wszyscy pasażerowie. Tylko kilkanaście ciał zachowało się w całości. Reszta, jak była relacja strażaka, to były podrywane ręce, nogi, tułowie i tak dalej po prostu. Także makabryczna katastrofa, z tym, że eksplozja. Tak? Silna eksplozja paliwa w momencie uderzenia, więc trudno tutaj coś wnioskować. Więc mój postulat jest taki, że no to jest to, co wszyscy już znamy teraz.
Ja uważam, że należy przeprowadzić test niszczący, analogiczny test niszczący z tupolewem, oczywiście nie tym 102, broń Boże, tylko kupić tupolewa, tutaj w internecie można sobie znaleźć, jak można tanio kupić tupolewa i po prostu rzeczywiście rozbić w pozycji odwróconej w taki sposób, żeby nie było eksplozji paliwa i zobaczyć, jak są skutki czegoś takiego. Problem drugi, lot oderwanej końcówki skrzydła. Tym razem to jest eksperyment z tym drugim samolotem, Douglasem, ale wpierw, proszę, tutaj jest film z paralotni, lotniarz leci dokładnie po ścieżce smoleńskiej, tak? Czyli tutaj jest, tutaj będzie zaraz widać, tam, to jest pas tutaj, tam daleko, taka przecinka w lesie, to jest tam ten pas, gdzie samolot powinien był lecieć, tutaj będziemy zaraz widzieli chyba bliższą radiolatarnię, to jest chyba, nie pamiętam, to gdzieś tutaj może jest, tu jest brzoza, o tu, tu są takie charakterystyczne przecięte drzewa. Tak? Ja jeszcze raz puszczę ten filmik w tym miejscu, bo ja się chcę skoncentrować na tym problemie odcinku między brzozą. Ten slajd, który tutaj widzimy, tutaj leży brzoza, to są takie przecięte drzewa, ale to słabo widać tutaj, a jak się widzi wersję ruchomą, to łatwiej się wczuć w geometrię tego zagadnienia po prostu. Czyli dolatujemy do brzozy, tu jest przycięte drzewko, tu jest przycięta brzuska jedna i teraz tutaj mamy, tu leży brzoza i tu są te przycięte drzewa, to mnie interesuje. Tak? I to jest, tak, brzoza jest w tym miejscu, przycięte drzewa są w tym miejscu, skrzydło znaleziono, końcówkę znaleziono w tym miejscu, są takie budy na działce, nie pamiętam, Bodina, tak się chyba nazywał ten człowiek. I teraz o co chodzi? To jest znana interpretacja Amielina, zdjęcie i on zrobił ten rysunek. Tutaj mamy jeszcze raz powtórzony ten obrazek z brzozą i przecinką. Tutaj jest przybliżenie tego kawałka z tymi przyciętymi drzewami. Chodzi mi o te dwa duże drzewa tutaj. To są te drzewa. Problem jest taki, jeżeli samolot leciał w taki sposób i urwał rzeczywiście swoją końcówkę tam, to czy ta końcówka... Na tym się nikt nie zastanawiał do tej pory. Się zastanawialiśmy, czy mogła dolecieć tam 111 metrów, ale pytanie, czy ona mogła minąć te drzewa. Tak? Bo ona tak... To jest strasznie mało miejsca po prostu. Widać, i pytanie, czy ta końcówka mogła ominąć te drzewa, żeby... Aha, no to tutaj właśnie jest krótki... A to mniejsza o to. To jest zapis ATM-u wysokości, to mnie w tej chwili nie interesuje. Żeby określić, czy można ominąć te drzewa, ja chcę wpierw się przyjrzeć eksperymentowi z tego DC, bo chcę zobaczyć, jak takie skrzydło leci po prostu. Tu jest zderzenie ze słupem, skrzydło tutaj odpada, proszę, leci koziołkując cały czas. I ono od tego momentu już jest nad kikutem skrzydła, tak? Ten moment mnie interesuje. Ono cały czas tutaj leci. Czyli chodzi mi o to, że tak, następuje uderzenie, skrzydło się ugina, potem jest ukręcane i tutaj... Od tego momentu już tutaj widzimy, że skrzydło jest tak ustawione, a tu jest koniec skrzydła. Tak? Czyli to jest ten moment, w którym... Muszę odłożyć mikrofon. No więc tutaj... Trudno powiedzieć oczywiście, bo my nie wiemy, jak daleko to skrzydło zaleciało, ale jest ujęcie z drugiej kamery. Tutaj z boku na dole widać ją. Tutaj leci skrzydło. Czas płynie, więc oszacowanie, tutaj można mniej więcej oszacować moment, w którym to się dzieje. To skrzydło przelatuje około 25 metrów. Tutaj czas trwania tego procesu to jest mniej więcej jedna trzecia sekundy. Prędkość tego samolotu jest 257 km, to jest 20 km na godzinę wolniejszy niż Tupolew. Jak sobie popatrzymy na te rysunki, to jest to. To jest 20 metrów, to jest skala według Google. Tutaj wziąłem kierunek oświetlenia, co można zlokalizować na podstawie cienia, który rzucają te budy, więc słońce świeci w taki sposób. Tutaj jest słabo widoczny cień drzewa, ale można użyć tego do zidentyfikowania mniej więcej, w którym miejscu jest to drzewo, więc to jest cień drzewa. A to są te drzewa. Te drzewa tutaj, one są w tym miejscu. Tak? To one tutaj rosną. Tutaj rzucają cień. 20 metrów jest dotąd, a tu już jest drzewo, czyli ta odległość to jest jakieś 20 metrów 30 góra. Tak? Tamto skrzydło odpadające wymagało mniej więcej 25 metrów, żeby się zmieścić. No pytanie, jak tutaj wygląda? No więc jak sobie to
narysujemy ten cień tego miejsca, cień, tak? Poprowadzimy, także żeby mniej więcej zlokalizować punkt na drzewie, poprowadzimy sobie, tutaj mamy trajektorię od brzozy, tak? To jest trajektoria, teoretycznie rzecz biorąc, taką trajektorię, to jest wersja oficjalna trajektorii samolotu. I to widać, że ono w sumie jest sytuacja taka, że rzeczywiście te linie się przecinają prawie w jednym punkcie, w tym sensie, czyli że linia, znaczy nie, to nie jest ten slajd, jeszcze następny chyba slajd musi być, o właśnie, tak, nie, momencik, to są ważne rzeczy. Chodzi o to, że w sumie, właściwie trudno powiedzieć, ale wydaje się, że jest dosłownie na styk taka możliwość, że ta końcówka skrzydła, jeżeli odpadła gdzieś w okolicy brzozy, to się może przez jedną z tych tutaj przecinek takich przecisnąć, ale ma na to góra pół sekundy, tak naprawdę mniej i góra 30 metrów. W raporcie ATM-u jest napisane, że to odpadło półtorej sekundy później, to jest niemożliwe po prostu, bo półtorej sekundy później to by wywaliło dziurę po prostu w tych drzewach, tak? Tam nic nie ma. Także to musiało się wydarzyć wcześniej. Teraz jeszcze jedna taka rzecz, to jest raport MAK-u. To jest moment, to jest ustawiony samolot w momencie uderzenia w drzewo, teoretycznie rzecz biorąc, a tutaj 9 i 10 są części lewego skrzydła, co ciekawe, tak? Czyli tutaj następuje uderzenie w tym miejscu, a część lewego skrzydła znaleziono tutaj, tak? Czyli zupełnie po drugiej stronie, część poszycia lewego skrzydła, to jest ten fragment. Ja do tego chciałbym wrócić, ale ja bym jeszcze troszeczkę prosił o minimalną ilość czasu dosłownie, bo jest kwestia... Ważny, jeszcze jeden ważny element jest, tak? Tutaj mamy film z boku, to jest też ten DC-7, tutaj widać, co się dzieje, tam skrzydło odpada, ono cały czas odpada tutaj na tym filmie, ono dopiero w tej chwili chyba odpadło, ale rzecz, proszę zobaczyć, zwrócić uwagę na ten fragment, tu, o to miejsce, tak, tutaj. Tutaj mało co widać, ale to jest ujęcie z boku i wyraźnie widać, że mimo, że odpada skrzydło, to tutaj zostaje ten kikut tego pnia, tego słupa, tak? Czyli krótko mówiąc, słup, wbrew temu, co się uważa, nie jest w stanie ściąć dźwigara, urywa, utyka tutaj po prostu w skrzydle, natomiast skrzydło odpada kawałek dalej. No i tutaj oczywista analogia ze znanym problemem, tak, że mamy, to jest to słynne 10,8 metra Millera. Tutaj jest słynny slot, który jest nieuszkodzony, jak wiemy, ale jak się patrzymy sobie tutaj na te zdjęcia, to widać, że tutaj skrzydło odpada troszeczkę dalej niż było miejsce uderzenia, tak? Więc tutaj pytanie, czy jest taka możliwość tutaj, żeby skrzydło, żeby brzoza uderzyła w tym miejscu. To wszystko nie zmienia w żaden sposób tego, że nie potrafimy, w żaden sposób, przynajmniej ja na razie nie potrafię, w żaden sposób zderzeniem po prostu wytłumaczyć, czemu tutaj ta blacha jest tak wyrwana, o czym profesor Giera zresztą mówił, to aż się narzuca, że to jest ta część tego zbiornika po prostu, lewego skrzydła, który mógł eksplodować rzeczywiście tutaj. To jest ta pięknie już umyta, tak? Tutaj jest jeszcze brudna, a tu już jest ładnie umyta, jeszcze ma pieczątkę taką po prostu, żeby było wiadomo, jaki to jest element. Ostatnia już, dosłownie ostatni slajd, przewracanie się drzewa. Sytuacja jest taka. Przy Lockheedzie skrzydło przewraca się do tyłu, przy Douglasie przewraca się do przodu, a przy brzozie przewraca się w bok, ani do przodu, ani do tyłu. Pytanie, czy jest jakiś mechanizm, i to też ma związek z wykładem profesora Cieszewskiego, on zwracał na to uwagę. Proszę zwrócić na to, tak? To jest wir powstający za lewym skrzydłem tutaj. O, tak się kręci, tak? To jest coś takiego, za lewym skrzydłem powstaje wir, który ma tendencję do wywracania drzewa w prawo, więc być może, jeżeli jest tak, jak mówił profesor Cieszewski, że taka brzoza jest słaba, że mogła być po prostu, być może przewrócona, być może została przewrócona przez taki wir na przykład, tak? Druga rzecz, sugestywny obrazek, tak silny jest podmuch z silnika, tak? To, żeby wiedzieć tutaj. No jeszcze jedna rzecz, to już nie ma, ostatni slajd, podstawowe wnioski. Więc po pierwsze, wykresy przyspieszeń z raportu MAK nie są dowodem ani na wybuch, bo są za słabe, ani na jego brak, bo zbyt mała jest gęstość próbkowania. Należy przeprowadzić też niszczący stuporem, weryfikujący skutki upadku w pozycji odwróconej, ale bez eksplozji. Tutaj końcówka skrzydła musiała się znaleźć nad kikutem co najdalej 30 metrów za brzozą, czyli na pewno nie półtorej sekundy, które jest w ATM-ie. Miejsce urwania skrzydła może być nieco przesunięte w stosunku do punktu kolizji. Słup, wbrew temu, co się twierdzi, słup nigdy nie ścinał w żadnych z tych eksperymentów
skrzydeł, ale skrzydła mimo wszystko jakoś tam odpadały. W wypadku DC-7 skrzydło odpadło, w wypadku Lockheed'a nie odpadło. Ślady na drzewach są, w sumie to już o tym tego nie omawiałem, natomiast pojawia się podstawowa trudność moim zdaniem. Ja bym tutaj się upatrywał, tutaj bym upatrywał podstawowej trudności wersji oficjalnej, mianowicie dlaczego jest tak wyrwana poszycie tego lewego skrzydła. Właściwie wszystko się zgadza, można powiedzieć, z wyjątkiem tego jednego elementu. Tak? Czyli ja bym się skłaniał do tego, że skrzydło rzeczywiście odpadło w rejonie brzozy, natomiast jaka była przyczyna tego odpadnięcia, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie w każdym razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Dziękujemy. Proszę państwa, przez moje dobre serce mamy 10 minut opóźnienia. Następny referat to jest pana doktora Andrzeja Morki, problemy modelowania numerycznego zagadnienia zderzenia ciał. Pan doktor Morka pracuje w WAC-ie, jest specjalistą od MES-u, no i wywodzi się z bardzo dobrej szkoły pana profesora Niezgody. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować naszą pracę związaną z analizami dotyczącymi problemów modelowania numerycznego zagadnienia zderzeń ciał. Może na chwilkę, na początek kilka słów o autorach. Tutaj Państwo widzicie, ja jestem prezenterem. Jestem absolwentem fizyki Wojskowej Akademii Technicznej. Moja specjalność to są zderzenia z hiperprędkościami. Realizujemy to obecnie w zagadnieniach związanych z odpornością pancerzy oraz oddziaływaniem wybuchu na szeregu typu konstrukcje. Profesor Niezgoda jest kierownikiem Katedry Mechaniki Informatyki Stosowanej. No, jego obszar zainteresowań pokrywa się w zasadzie z całą pracą w katedrze i zainteresowanych odsyłam na stronę katedry, gdzie można się zapoznać dokładnie z tym, czym profesor Niezgoda się zajmuje. Kolejny autor, Paweł Dziewulski, to z kolei jest nasz adiunkt, również absolwent studiów doktoranckich u nas, natomiast generalnie jest to absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach typu crash. I ostatni z autorów to jest nasz doktorant czwartego roku, to doktorant profesora Niezgody, ale pod moją bezpośrednią opieką. Jego o specjalizacji trudno jeszcze mówić, ale doktorat związany jest z niejednorodnymi strukturami ceramicznymi do ochrony przed pociskami przeciwpancernymi. Prezentację swoją podzieliłem na następujące części. Między innymi na początku omówię genezę problemu, sformułowanie problemu, wybrane aspekty modelowania materiału drewna brzozy oraz studium wybranych elementów modelu numerycznego konstrukcji skrzydła. No i postaram się na końcu sformułować pewne wnioski. Jeśli chodzi o genezę problemu, no to tutaj tak troszeczkę górnolotnie pozwoliłem sobie zapisać, iż chcieliśmy również włączyć się w tą naszą ogólnonarodową debatę na temat przyczyn i przebiegu katastrofy rządowego samolotu 10 kwietnia 2009 roku. Oczywiście chcieliśmy również jakiś wkład wnieść na taki zakres i tak skalę, jaką posiadamy, jeśli chodzi o kompetencje, wiedzę, zasoby finansowe, sprzętowe i oprogramowanie. No i kolejny punkt, ponieważ inne ośrodki zajęły się już tą sprawą, więc chcieliśmy również nawiązać jakąś naukową dyskusję z tymi ośrodkami spoza kraju, ale również i w kraju, które prace prezentują. Nasza aktualna praca, którą tutaj prezentuję, koncentruje się na pewnym tylko aspekcie, mianowicie uderzeniu skrzydła w pień brzozy na wysokości około 5 metrów. Oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia tego zakresu analiz o analizę aerodynamiki samolotu po oderwaniu się fragmentu skrzydła, bądź też uderzenia tego samolotu w ziemię. Tutaj oczywiście bardzo dobrym wstępem była prezentacja pana profesora Biniędy. Mam nadzieję, że ta praca będzie takim fajnym uzupełnieniem i być może wstępem do jakiejś takiej dyskusji naukowej, bardzo eksperckiej już w mniejszym gronie.
Tutaj niestety jest troszeczkę dużo tekstu, ale no musiałem to zamieścić, aby takie główne założenia przedstawić. Chciałbym również, żeby to wszystko zmieściło się na jednym slajdzie. W związku z tym, jaki jest cel tego zadania? Jest to próba podjęcia się oceny poprawności i dokładności modeli numerycznych, które wiele osób wykorzystuje, stosuje i analizuje w zagadnieniach typu contact impact. Jest to specyficzny typ zagadnień, w których decydującą rolę odgrywają właśnie problemy związane z bezpośrednim oddziaływaniem ciał. No oczywiście zderzenie z brzozą spełnia ten warunek. I po pierwsze, interesuje nas kwestia właściwego opisu zachowania się materiału drewna oraz druga sprawa, wiarygodność modelu numerycznego konstrukcji samolotu. W szczególności chodzi nam tutaj o skrzydło. Z jakie założenia przyjęliśmy, jeśli chodzi o sam model materiału brzozy? Po pierwsze, drzewo przyrasta w określony sposób, jego mechanizm przyrostu jest no, generalnie wszystkim nam znany. W związku z tym można uznać, że drewno może być opisane, oczywiście z dużym przybliżeniem, bo wiadomo, świat rzeczywisty i świat idealny, świat modelu są no, bardzo często różnią się w istotny sposób od siebie. Dlatego też zadaniem właśnie inżynierów, naukowców jest to, aby tak te modele wybrać, aby możliwie najbliżej zbliżyć się do tego realnego świata. Oczywiście to nigdy nie będzie możliwe. Ale wracając do naszego zadania, uznaliśmy, że możemy opisać taką strukturę drewna jako kompozyt ortotropowy z właściwościami liniowo-sprężystymi. Natomiast mechanizm zniszczenia, no tutaj była kwestia różna, dlatego że w literaturze spotykamy najróżniejsze podejścia. No generalnie podzieliliśmy je tutaj na dwie grupy. Albo no, oparte na podejściu czy filozofii uplastycznienia, albo też kruchego pękania. Takie prace również występują. Kolejny problem, wybór sformułowania modelu konstytutywnego, odpowiednie właściwości sprężyste i wytrzymałościowe i nasze wnioskowanie było oparte o próbie trójpunktowego zginania. Również tutaj pan profesor Ginięta wspominał o podobnej próbie, którą przeprowadził. Nasza próbka nie była normowa. Myśmy wykorzystali modele wcześniej geometryczne, które stosujemy w naszych projektach obecnie prowadzonych, ponieważ akurat na to zadanie nie mamy szczególnego finansowania. Robimy to, ja tak powiem, przy okazji, jako jakąś taką pasję czy własną ciekawość, aby zaspokoić. Orientacja belki była tak zorientowana, iż oś belki pokrywała się z kierunkiem włókien, a kierunek radialny, czyli promieniowy, był z kolei zgodny z wektorem zadanego obciążenia. Później będzie rysunek, który pozwoli to lepiej zrozumieć. Oczywiście belkę obciążano w połowie jej długości z prędkością 1 metr na sekundę, co wydaje się nam może wypełnić warunek próby quasi-statycznej. Jeśli chodzi o rezultaty, co było testowane? Oczywiście ogólny obraz procesu zginania, włącznie ze zniszczeniem, bo to jest kluczowa sprawa, oraz jeśli chodzi o ilościowy opis, to testowaliśmy, jak wygląda siła reakcji rejestrowana na podporze, która obciążała belkę. Drugi obszar to było oczywiście próba oceny wrażliwości modelu skrzydła samolotu. I tutaj chodziło nam o sprawdzenie, jak pewnego typu uproszczenia bądź założenia idealizacyjne wpływają na rezultat, czyli na ten wynik końcowy. Tutaj z kolei testowaliśmy to na pewnym fragmencie modelu skrzydła, który był utwierdzony na sztywno i został on obciążany taką belką o przekroju kołowym z prędkością 10 metrów na sekundę. Tutaj również będzie później schemat, więc będzie można się bardziej zorientować, o co chodzi. Co było badane? Wpływ na jakie parametry? Grubość ścianek struktury, bo oczywiście nie ukrywam, że bazowaliśmy na tym, co jest dostępne w internecie, w związku z tym tylko z jakichś schematów poglądowych, też instrukcji eksploatacji i tak dalej, więc było tutaj dużo miejsca do tego, aby no, na różny sposób przyjmować te parametry, więc wpływ grubości ścianek, budowy skrzydła, my tam widzieliśmy, że żebrowanie posiada pewne otwory, więc wpływ tego, czy te otwory są, czy ich nie ma, zróżnicowanie współczynnika tarcia między skrzydłem a nacierającym walcem oraz oczywiście wpływ niszczącej wartości parametru tutaj odkształcenia plastycznego, który de facto decyduje, to jest jeden z największych mankamentów zastosowania metody elementów skończonych do zagadnień typu contact impact, w których występuje zniszczenie. Bo niestety w tym momencie musimy usuwać elementy z obliczeń, ponieważ one się tak bardzo deformują. Pytanie w którym? To jest najtrudniejsze pytanie w tego typu analizach, bo ono de facto definiuje rezultat.
Taka jest niestety przykra, przykry wniosek. No i oczywiście, co było rejestrowane? W tym wypadku rejestrowaliśmy siłę na tej nieodkształcalnej belce i jej oczywiście zmiany w stosunku do przyjętych założeń. No i oczywiście generalny przebieg procesu perforacji tego skrzydła. Tutaj chciałbym przedstawić klasyczny układ równań, który opisuje materiał ortotopowy liniowo-sprężysty. I to jest de facto klasyka, tutaj nie można niczego zmienić. Nieważne jaki model przyjmiemy, w zakresie sprężystym, jeżeli jest to materiał ortotropowy liniowo-sprężysty, to jego odkształcenia w ten sposób związane są z naprężeniami przez pewien parametr S, nazywany macierzą podatności. Tutaj mamy wektor naprężeń, on jest generalnie jest tensorem, natomiast tutaj wykorzystujemy jego symetrię i zapisujemy w postaci wektorowej. Tutaj również jest wektor naprężeń i macierz podatności. Co jest tutaj istotne? Po pierwsze, ten warunek symetrii tej macierzy podatności oraz fakt, że de facto potrzebujemy do opisu własności sprężystych 9 parametrów. Uzupełniamy to jeszcze o gęstość. Mamy 10 parametrów, które musimy znać dla materiału, który chcemy opisać. I teraz to nie zmienia się w zależności od tego, jakie sformułowanie materiału wybierzemy. No i teraz przystąpmy do tego, żebyśmy próbowali określić, jakie są te właściwości sprężyste. Tutaj oczywiście nie mamy własnych badań, bo to wymaga niestety dużych środków finansowych. W związku z tym próbowaliśmy zdobyć pewne informacje z literatury. Tutaj są oczywiście wypisane te parametry, jak nie będę omawiał. Ważne jest dla mnie tylko jedno, abyśmy się skoncentrowali na źródłach. Tutaj jest Instytut Technologii Drewna, monografia pana Krzysika, bardzo dobra monografia dotycząca w ogóle technologii drewna. Dane pana profesora Biniendy z tego tak zwanego modelu podstawowego, który wcześniej prezentował. I oczywiście raport USA dotyczący amerykańskich brzus, odmiana Paper Sweet Yellow. Tutaj również się dzisiaj pojawiały te rezultaty tych prac u pana Cieszewskiego. W związku z tym upewniliśmy się, że no jesteśmy w dobrym obszarze, ale co jest ciekawe, zmienność tych parametrów. Proszę zwrócić uwagę, że gęstość może się zmieniać od 0,46 nawet do 0,9. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie ta brzoza się znajduje. Czy ona jest sucha, czy ona jest w żywym drewnie, czy jest w danym stanie wilgotności, tak jak tutaj. No i jeszcze oczywiście, gdzie ona rośnie, na przykład tutaj ta brzozy amerykańskie i brzozy tutaj, powiedzmy, że to są brzozy nasze polskie, bo nie sądzę, żeby Instytut Technologii Drewna badał brzozy z innego kraju. No, tak samo tutaj potwierdzają to prace pana Krzysiuka. Ten rozrzut parametrów potwierdza się również w pozostałych danych, które tutaj widzimy. I on jest dosyć istotny, jak popatrzymy, na przykład na moduł Younga w kierunku wzdłuż włókien, który decyduje de facto o wytrzymałości drewna na rozciąganie w kierunku włókien. Tutaj, prawda, w gigapaskalach widzimy, jak one się różnią w zależności od siebie. No i tutaj w kierunkach poprzecznych, oczywiście nie wszystkie dane są dostępne we wszystkich źródłach. To nie znaczy, że tutaj z lenistwa nie wpisaliśmy tych danych, po prostu ich tam nie ma. To jest cały kłopot, żeby te dane zgromadzić w jednym miejscu. Kolejna sprawa to są właściwości wytrzymałościowe. O ile tamte parametry sprężystości opisane są w jednakowy sposób, niezależnie od tego, kto nad jakim modelem pracował, to różnice zaczynają się już przy opisie wytrzymałości drewna brzozy, czyli ile maksymalnie może wytrzymać i w którym momencie on się zniszczy. Generalnie wyróżniamy dla materiału ortotropowego, uznanego za kompozyt, możemy określić 9 również takich parametrów. To są wytrzymałość, rozciąganie, ściskanie i ścinanie w różnych kierunkach i płaszczyznach. Co jest istotne? Tutaj pojawił się dodatkowy parametr. To są, znaczy, dodatkowe źródło, MatWeb, strona internetowa. Nie ma tutaj profesora Biniendy, ponieważ on w swoich pierwszych pracach zastosował kryterium odkształceniowe, nie kryterium naprężeniowe. W związku z tym nie potrzebował w ogóle znać tych parametrów. Ale prawda, mamy inne źródło. Raport USA również, prawda, te dane zamieścił. I teraz również możemy sobie popatrzeć, że ta zmienność jest bardzo duża. Nasze pytanie brzmiało, na ile to wpływa na to, na sam przebieg procesu zginania oraz na siłę, którą wtedy rejestrujemy na podporze. Czy to ma znaczenie, czy nie?
I kolejna sprawa, tu jest już bardzo techniczna sprawa. Wykorzystaliśmy to samo oprogramowanie, czyli system S-Dyna. Pojawia się problem, jak wybrać model materiału. To nie jest taka sprawa, że prawda, otwieram i widzę, wybierz ten model, to będzie drewno. Generalnie ten system obliczeniowy posiada ponad 200 modeli materiałów, z czego tutaj jest wymienionych 25. One wszystkie mogą opisać nam ten materiał. Ale oczywiście on musi spełniać pewne dodatkowe cechy. Tutaj zostały one wymienione. Dla sformułowania odpowiedniego elementu bryłowego, wpływ prędkości odkształceń, zniszczeń, wpływ temperatury, ortotropii, uszkodzenia i traktowania ściskania i rozciągania w różny sposób. Niektóre z nich tutaj były wykrzykniki, są kluczowe i niespełnienie eliminowało dany model z rozważań. Inne nie są kluczowe. Tutaj, prawda, na przykład wpływ temperatury można uwzględnić albo nie. To już nie jest taka sprawa krytyczna. Tutaj na czerwono z kolei zaznaczono te cechy tego modelu, które również eliminują go z dalszych rozważań, bo po prostu nie spełniają założeń, które mieliśmy na początku. W efekcie zostało nam tutaj 5 modeli. One są oznaczone A1, B1, C1, D1 i E1. Z czego, jak widzimy tutaj, model A1 liniowo-sprężysty o mechanizmie zniszczenia kruchym, liniowo-sprężysty o mechanizmie zniszczenia plastycznym, C1-143 to jest model typowy dla drewna, aczkolwiek podejrzewamy, tego oczywiście nie wiemy dokładnie, natomiast wynika to z dokumentacji tego materiału dostępnego w internecie, że jest to model typowo zbudowany do opisu drewna jako materiału konstrukcyjnego, a nie materiału drzewa żywego. W związku z tym należy bardzo uważać z tym modelem, po prostu wymagana jest walidacja i bardzo szczegółowe badania. Model 161, liniowo-sprężysty kruchy, bardzo zaawansowany model wymagający specjalnej licencji dodatkowej. No i model 221, jest to rozbudowany model 22 o opis uszkodzeń. W efekcie dalszej analizy niestety musieliśmy zrezygnować z modelu C1 i z modelu E1 ze względu na brak danych. Po prostu, zwłaszcza model C1 wymagał bardzo specyficznych, no, powiedziałbym, wysublimowanych badań materiałowych, aby określić wszystkie parametry niezbędne do uruchomienia tego modelu. Więc ja tutaj chciałbym pogratulować panu profesorowi Biniędzie, że udało mu się te dane zgromadzić, ponieważ to są bardzo, moim zdaniem, kosztowne i no, niespotykane w normalnych badaniach parametry, które muszą być wyznaczone dla tego modelu. Z podobnych przyczyn zrezygnowaliśmy z modelu 221. Również nie byliśmy w stanie bez po prostu nakładów finansowych określić tych parametrów. W związku z tym dostały nam modele A1, B1 i C1. I teraz dobraliśmy już końcowe parametry do analizy dla każdego z tych wariantów. Tutaj nie będę się zastanawiał i wyjaśniał, prawda, każdej wielkości. Myślę, że w artykule, w materiałach będzie to zamieszczone i każdy będzie mógł sobie to na spokojnie obejrzeć. Co jest tutaj istotne, jest to układ, właśnie schemat naszego zginania trójpunktowego, a tu jest orientacja, to są słoje, siła, prawda, jest w kierunku radialnym, to jest kierunek styczny i podłużny. I tutaj, co jest istotne, tutaj warianty od A, to już wspomniałem, w jednym z wariantów dokonaliśmy zmiany wrażliwości tego modelu na parametr wytrzymałościowy. Zmienialiśmy wytrzymałość włókien na rozciąganie w takim zakresie, w jakim ten rozrzut jest spotykany w literaturze. No i dodatkowa jeszcze analiza właśnie tej erozji. Kiedy my usuwamy elementy z obliczeń, tutaj jest przyjęty parametr jako 500 i w pozostałych modelach z kolei stosujemy erozję taką doraźną, ad hoc, związaną już tak szybko. Bardzo późno zacząłem, więc dobrze. Dobrze. To w takim razie nie będę się już nad tym zatrzymywał. Jeśli chodzi o same założenia do modelu, to tutaj również postaram się dosyć szybko do tego przejść. Chodzi właśnie o tą erozję. Tutaj te parametry nie są tak restrykcyjne. To znaczy modele materiałowe opisują zniszczenie, zerując pewne właściwości wytrzymałościowe, natomiast nie usuwają modelu. Ta erozja ad hoc jest dosyć łagodna, to znaczy usuwamy element dopiero wtedy, kiedy nie możemy już prowadzić, kontynuować obliczeń. On jest już tak zdeformowany. I tutaj pozostałe wyniki. Tutaj proszę zwrócić uwagę, zaraz się włączą wszystkie, na charakter deformacji i zniszczenia. Tutaj właśnie widzimy te modele, 3 wybrane. Proszę zwrócić uwagę, powszechnie
Prawda? Każdy w życiu kiedyś próbował złamać gałąź, zwłaszcza gałąź żywą, ponieważ wytrzymałość na ściskanie jest znacznie mniejsza niż na rozciąganie. Pierwsze pękają te włókna od strony obciążającej. To jest najbardziej prawdopodobny przebieg zjawiska. Tutaj, prawda, widzimy nagniatanie włókien, ich zgniatanie. Wydaje się nam to nierealny przebieg, a tutaj to jest model 61, również widzimy kruche pękanie. Tutaj ten model może być jeszcze wyskalowany, gdybyśmy mieli więcej danych, bo tutaj widzimy delaminację, prawda, pękanie tych warstw, dokładnie tak jak rozwarstwia się nam drewno, natomiast tutaj bardziej kruche pękanie, ale ten model pozwala jeszcze go skalować, tak aby otrzymać również delaminację, tylko że po prostu potrzebne są dodatkowe dane. Muszę teraz przyspieszać. Już nie będę tego podsumowywał. Myślę, że na rysunku było to widoczne. Teraz wpływ sił. To jest model 22, narastanie siły i później ta siła spada przy około 2 mm przy takim ugięciu. Dla modelu 161 troszeczkę inny przebieg, a to jest model 22. Kompletnie inny przebieg i charakter. Wszystkie te dane dotyczą materiału o tych samych własnościach sprężystych, wytrzymałościowych. Różnica jest tylko w jego sformułowaniu, czyli który wybraliśmy. Podobna historia jest tutaj, kiedy badaliśmy wpływ wrażliwości na zmiany parametrów wytrzymałościowych. Tutaj widzimy ten odniesienia i ten niebieski, prawda, zachowuje się inaczej, a ten zielony z kolei to jest ten, w którym właśnie erozję, to jest A4, erozję zmienialiśmy, czyli bardzo restrykcyjnie. Ledwie element nam się zdeformował, od razu go wyrzucamy. Jak widzimy, kompletnie inny przebieg tego procesu obserwujemy. I druga już jest, drugi element to jest właśnie testowanie modelu skrzydła. Tutaj myślę, że najważniejsze elementy to, co było testowane. Zanieczyszczenie siatki, obecność otworów w użebrowaniu, zmienna grubość elementów. Tutaj widać tą siatkę, widać tą nieodkształcalną belkę, utwierdzenie, ruch tej belki, materiał D16, dane zaczerpnięte z literatury. Wiemy, że ten rozrzut również istnieje dla tych danych, więc, ale on tutaj nie był rozważany. Tutaj jest przypadek właśnie takiej analizy. Tutaj nie należy się sugerować, że ta brzoza, to nie jest po prostu brzoza, tylko nieodkształcalne ciało. My rejestrujemy siłę, która jest, którą to skrzydło oddziały na tą brzozę. W ten sposób wiemy, jakie zmiany w konfiguracji w modelu skrzydła powodują nam zmiany tej siły. I tutaj na początku tutaj chciałbym podsumować, prawda, zwłaszcza ten parametr erozyjny. Widać różnicę w przebiegu, to skrzydło stawia znacznie większy opór, jeżeli później usuwamy elementy z obliczeń, a tutaj mamy wpływ innych parametrów. Chcę tylko się zatrzymać na jednej rzeczy, że zmiana tej siły może być nawet dziesięciokrotna. To jest średnia wartość tej siły. Od 49 kN do 407 kN. Przy takiej zmienności, a zmiany tych parametrów były w zakresie takim realnym, które tutaj były, o które ten model był modyfikowany. Także to już nam mówi o tym, iż musimy być bardzo ostrożni w tym końcowym wnioskowaniu. I tutaj na koniec są już przedstawione właśnie wykresy siły rejestrowanej na tej belce. I widać tutaj, prawda, iż kryterium zniszczenia możemy mieć to na przykład pik od 300 do 800 kN. Tutaj mamy z kolei wpływ trzech grubości przyjętych struktur. Układa nam się to również, ale z kolei inne parametry, tak jak tutaj na przykład współczynnik tarcia, w dosyć nieznacznym sposób wpływa. Tutaj z kolei dyskretyzacja. Tutaj widzimy wyraźnie, że gęstsza siatka obniża wartość maksymalną siły. I tutaj na końcu już istnienie otworu w żebrowaniu i już przechodzę do wniosków. Więc podsumowując nasze rozważania, mogliśmy stwierdzić, że są niestety, tu muszę przyznać niestety, potrzebne bardzo kosztowne specjalistyczne badania sprzężone z modelowaniem numerycznym właściwości i drewna, i materiału aluminium. W związku z tym musimy mieć dostęp do wraku, aby móc pobrać próbki i próbować to modelować. Te dane umożliwią właśnie wybór modelu, zestawienie parametrów sprężystości, wytrzymałości, dodatkowych parametrów tych takich specyficznych. No i z kolei model skrzydła, to już bardzo podobne wnioski można wysnuć, ponieważ potrzebujemy danych materiałowych oraz geometrycznych. Każda informacja, którą udałoby nam się zdobyć, na pewno pomogłaby i udoskonaliła ten model. Natomiast generalny wniosek,
trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym w wyferowaniu końcowych rezultatów i wniosków, ponieważ model numeryczny i metody numeryczne są narzędziem bardzo niebezpiecznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.